To, co najważniejsze, to bezpieczeństwo. Bezpieczni muszą być wszyscy, i rowerzyści, i kierowcy, i piesi. Dlatego bezpieczeństwo musi być naszym priorytetem. Ale żeby rowerzysta na drodze był bezpieczny, to oczywiście musimy inwestować w drogi rowerowe. Trudno jest w tej chwili mówić, jaki to może być budżet, albo w jakich procentach każdego roku będziemy w ten projekt rowerowy, jakie pieniądze będziemy inwestować. Ale generalnie idzie o to, żeby stawiać w pierwszej kolejności na bezpieczeństwo, a w drugiej na logiczne kreowanie tej przestrzeni rowerowej, żeby doprowadzić przede wszystkim w pierwszej kolejności do tego, aby bezpiecznie było tam, gdzie dotychczas jest bardzo źle, oraz żeby te drogi rowerowe rzeczywiście były zamykane, żeby były te trasy łączone i ta sieć się domykała. Bo w tej chwili sytuacja jest taka, że jak ktoś wsiada na rower i na przykład wybiera się z Kleciny do rynku, to ma kilka barier, w czasie których musi zjechać przed tira. Tak? Możemy zrobić wszystko, żeby rzeczywiście takie zjawiska niwelować, żeby po prostu naprawdę mógł ten rowerzysta pojechać z punktu A do B przez całą drogę ścieżką rowerową. Celem jest, aby faktycznie w ciągu najbliższych kilku lat doprowadzić do 15% uczestnictwa ruchu drogowego w naszym mieście. To jest możliwe. Nasze miasto ma warunki, w których możemy ten postulat spełnić. Na to naturalnie potrzebne są pieniądze. Ale kiedy będziemy konsekwentni, kiedy naprawdę postawimy na bezpieczeństwo, a odrzucimy fajerwerki, to będziemy mieć porządne drogi rowerowe. To naprawdę nie kosztuje więcej niż Marilyn Monroe. I wreszcie ostatnia rzecz. Oczywiście nic o rowerzystach bez rowerzystów. Musimy się spotykać, rozmawiać i planować. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, jak to robić, żeby to było jak najlepsze, żeby rzeczywiście ten priorytet, a więc bezpieczeństwo, był realizowany. To rowerzyści wiedzą najlepiej, gdzie natrafiają na przeszkody i co trzeba zmieniać w pierwszej kolejności. Dlatego na pewno będziemy rozmawiać.